to lecimy z tym. Słuchajcie, mamy kolejne informacje o Poppy Playtime. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał. Niezawodny Lumajuso. Więc lecimy z tematem, nie ma co tutaj przedłużać. Dziękuję za komentarze, będziemy sobie je czytać. Zobaczymy, co Lumajuso tutaj nam podpowiedział, co, o czym nas dzisiaj poinformuje. Okej, mamy tutaj, w ostatnich dniach dodano kilka kamer, w których słychać było tylko dźwięki niektórych potworów, ale teraz się to zmieniło i pojawił się też ten dziwny dźwięk. Coś z prądem, nie? Coś takiego, jakby to prąd był. Co to jest? Jakieś nowe zdjęcie jest. Wow. Ej, widzicie to? Ty, nowe zdjęcie mamy. Przeprowadza... spektrogram przekazuje... Tu mamy jakiś dźwięk przekazany przez spektrogram. Ujawnia trzy obrazy. O jacie. Wow. Ty, patrzcie, tu są jakieś kody. Ciekawe, co to za obra... co to jest, co nie przedstawiają. Są jakieś kody ważne, nie? A, Arnold, Missouri, Burbank, Kalifornia, Portland, Maine. To tam są jakieś ukryte rzeczy odnośnie tego. Wow! Kto tam... ty, to sekrety są jakieś do odkopania, które wskazują współrzędne w prawdziwym życiu niektórych miejsc w Ameryce. Myślę, że tam są ukryte jakieś wskazówki odnośnie Poppy Playtime. Ciekawe, czy ktoś już tam był i to odkrył. O, Shipwreck. Okay. YouTuber Shipwreck trafił w jedno z tych miejsc, okej. Okay. Ciekawe, czy co... A jest tutaj, patrzcie! Ma coś! Wow! Znalazł pudełko na lunch z pluszową zabawką Huggy-Wuggy w środku. Patrzcie, Huggy-Wuggy jest uszkodzony. O kurka, ty, to jest wskazówka na to, że on jednak żyje i coś się z nim porobi. Wow. Wewnątrz pluszowej zabawki znajdowały się dwa tajne dokumenty. A tu dokumenty są w tym. O kurka, ty! Ale fajnie to zrobili teraz, że będziemy sekretów szukać. Nieźle, nie? I co to jest? Game Station Test? Subject Assessment 4. Queen Navidon? Matteo Lame? Niniejszy dokument dotyczy testów Game Station, które były obecne w rozdziale drugim. Kto to jest Queen? Narvidson, Mateo, producer, w którym dziecko o imieniu Queen Navidson poddało się badaniemu w celu przydziału do zabawki. O kurde, czyli dziecko było w tą zabawkę weszło, umysł dziecka. Jarnabi. Jesus Christ, masakra. Więc teraz potwierdzono, że imię to jest dla nowej postaci rozdziału czwartego. No to co, nie mów, czyli co, dziecko jest tą postacią? Jarnabi? To jest postać tego? Nazwa postaci? To jest główny przeciwnik, będzie się Jarnabi nazywać? Ale są jeszcze parę. Następny na komputerze Ark musisz wpisać polecenie Recover, aby pojawił się nowy ekran. O, jakiś klucz. Musisz dodać hasło, które byłoby 1166, a plik zip zostanie pobrany. Czy dostaniemy jakiś plik do pobrania? I to jest zdjęcie, w którym będzie kolejny dokument opisujący nową postać. Wow. Jest eksperymentem i to jest jako prisoner, więzień. Jest eksperymentem 1166 i był obserwowany przez dr Harley Sawyera. I to jest ten Jarnabi, co to dziecko tam do niego... Jacie, jakie to jest przerąbane. Ojeju. Jest opisane znaczącym brakiem wyższych funkcji poznawczych,
ale wykazuje poczucie lojalności wobec pracowników, bezpieczeństwa i jego wolę można złamać. Jest opisane, opisywane ze znacznym serve lack of higher cognitive function. Ojejku. To tak średnio wyszedł ten eksperyment, nie? W ostatnim dniu odkryto dwa inne dokumenty dotyczące niego, tak? Czyli coś znowu. Transkrypt tu jest jakiś. Na tym jest rozmowa między Queen Nerby a dr Sawyerem. No nie, Jezu, jak to, słuchajcie, to oglądacie i czytacie jak te dzieci i sobie wyobrażacie, że mogło być to naprawdę, albo gdzieś na świecie się takie rzeczy dzieją, że coś złego, to masakra, ciarki są mi, to jest przykre. Queen, mogę zapytać, co robisz? Rozprawiam, żeby moja zabawka była ładniejsza, doktorze Sawyer. I myślisz, że jest ładniejsza bez głów te zabawki? Myślę, że tak. Głowy wchodzą jakby w paradę ciało. Ale jeżeli te zabawki, wyrwiesz im głowę, to ciało jest tutaj. Patrz, jak się te poruszają, jak ruchy są lepsze. Rozumiem. Jezu. Co, ten Queen coś... Czemu wyrywał lalki głową? Lekarz prosił go o poprawę testów w Game Station, ponieważ są nieudane i on obiecał to zrobić. Jacie, Gwizdżakie, to jest wszystko takie creepy, ponure. Podczas tego innego, którego było tego testu 16 października 1994 roku, wyjaśnia, że obserwowała go inna osoba zwana dr Kermich McBee. McCabe. To znowu jakiś inny. Więc doktor sobie był już nie żył, a Yarnaby był bardzo smutny, bo żywił do niego uczucie. Jezu, i to już ten? Umysł zwierzęcia? Jeśli pan psa zmarł, czeka dopóki w tym samym miejscu, dopóki się nie pojawi. O Jezu, to już był Yarnaby. O nie, no nie gadajcie. A co się stało? Sawyer to był ten, okej, wcześniej. I ten Yarnaby potem był już, to dziecko było w ciele tego Yarnaby. I ten Yarnaby bardzo był smutny, że Sawyera nie ma. Ja cię gwizdzę. Czekajcie, co tu jeszcze jest napisane? Czykolwiek chłopiec jest w środku gdzieś głęboko? Myślę, że jest przerażony. Rozdarty przez izolację przez dłuższy czas. On został stworzony tylko w jednym celu. Wow. Jasne, Gwint. Jest też symbol kwadratów, który jest związany z Yarnaby. On z pewnością będzie prawdziwym złoczyńcą rozdziału czwartego. OMG! No, jak sobie to pomyślicie i co? Mam nadzieję, że jest jeszcze ratunek dla części z tych dzieci, ty. Ja cię gwizdzę. Bo to jest naprawdę, ja nie wiem jak to się skończy, mam nadzieję, że dobrze. Okej, to przeczytajmy sobie wasze komentarze. Ej, lubię oglądać, jutro nie jadę do hotelu, nie tam YouTube, a TV, a telefon mi zabiorą, bo nie mogę tylko w domu.
Pozdrawiam serdecznie, Soczek. Bro, dlaczego warto mieć u ciebie suba numer 1? Jest fajny kanał. Numer 2 ma małe do interesu. Nawet numer 3 jest pep... Co to znaczy? Co to za skróty? Nie rozumiem, ale dziękuję. Bro, ten Pianozar wątpię, że będzie głównym złoczyńcą, bo twórcy napisali, że jak ujawnią głównego wroga, to zmienią plakat Poppy Playtime Chapter 4 z tymi głównym antagonistą, a tak nie zrobili oraz oni by tak nie ujawniali od razu głównego, pewnie pojawi się, ale moim zdaniem w jakiejś minigierce. Na przykład w Home Sweet Home w chapterze 3 był chyba Huggy, jeżeli nie, to proszę mnie poprawić, w szkole była nauczycielka w Playhouse Doggy Day, a innych miejscach to zapomniałem. No, wiecie co, jak sobie tak myślę, to może rzeczywiście to nie będzie główny antagonista, bo jak teraz mamy te nowe informacje i Yarnaby, no to... Wiecie, wydaje się, że ten stwór będzie bez głowy, może ten Yarnaby albo coś, skoro ten chłopczyk urywał lalkom główki, no to być może coś takiego będzie, nie? Pierwszy brod, pozdrawiam, panie Baren Rad. Team Games, ja bym go nazwał Piano Dragon Cat, bo pół smok, pół kot, no w sumie dokładniej, pół fortepian. Coś tak czułem, że to nie będzie do końca się wiązało z tematem Critters. No ale to chyba to nie będzie główny antagonista, ten Pianozaur. Eksperyment 106, a ten nowy eksperyment to jest 1166, nie? Mam teorię, że prototyp to założyciel Poppy Playtime, a The Hour of Joy było zaplanowane przez samego założyciela po tym tragicznym dla Playtime Corporation, gdy jest Project Playtime, tu naukowcy czy ktoś się wysłali najlepszych chyba pracowników, poszli spać na zawsze, a sami nie chcą powiedzieć władzom, bo byli za kratami. Jak coś to Poppy to chyba córka założyciela, a największą uwagę na Poppy Playtime Chapter 3 to jako jedyna pig nie ma odsłosu a screamingu, tak? No może tak być, że to jest kara za to, co oni robili na tych dzieciach, nie? Chociaż Mob Entertainment, Staś, no pianino jest podobne do Catnapa. Prototyp nie będzie w Poppy Playtime Chapter 4, a Baba Chops i prototyp na pewno mają wielki plan i na pewno Huggy Wuggy będzie w Poppy Playtime Chapter 4. A bro, dzięki za przeczytanie z wcześniejszych komentarzem, a pianino to główna postać Poppy Playtime. I pamiętaj, bro, że twórcy Poppy Playtime powiedzieli, że Catnap to ostatni, a jeszcze to ostatni, a jest jeszcze pianino i pianino jest podobny do Catnapa. Tylko że patrzcie, no teraz się okazuje, że mamy kolejnego Yarnaby, nie? Nie wydaje mi się, że to będzie głównym antagonistą. Zagrasz straszną grę Minecraft? Raczej na razie nie, ale Error chyba ma rację, wiecie, że to nie będzie główny bohater. Patryk, tutaj seria pytań. Siemka, nagrałbyś może coś nowej na temat nowej trendującej grze Sprunki? Jest ona bardzo ciekawa. O, coś zrobimy, jakąś teorię, co wy na to? Dobry pomysł, Devbenku. A zrobimy odcinek razem, proszę, znam się na Poppy Playtime. Na razie nie nagrywam z nikim, ale będę pamiętał o tobie, Kiter. Tak naprawdę nazywam się Gabryś, to jest moje konto. Pozdrawiam cię, Gabrysiu. Pierwszy Mariusz, dziękuję wam za te komentarze wszystkie. I do zobaczenia, trzymajcie się.